Kolejny dzień obozu sparingowego MMA Kartel. Mamy okazję porozmawiać z moim słodawcą. Słuchaj, to jest drugi obóz, który organizujesz. Powiedz, jak do tego doszło generalnie, skąd ci przyszła taka myśl, żeby z samymi kobietami obóz sparingowy robić? No i czy to jakby przynosi efekty, czy widzisz, że ma to sens? Na początek witam wszystkich. No, pomysł wziął się stąd, że sam jako menedżer mam trzy zawodniczki u siebie, że tak powiem, w stajni i każda cały czas mówi, że ma ten sam problem, czyli tylko mężczyzn do sparingu. I generalnie jak Agnieszka z Karoliną gdzieś się zaczęły łapać między sobą, to było widać różnicę, że dziewczyna z dziewczyną sparują zupełnie inaczej. Więc tutaj z Marcinem Rogowskim, ja rzuciłem pomysł, Marcin przyklepał. Pierwszy obóz był taki, że przyjechało tam kilkanaście dziewczyn, były ogromne różnice pomiędzy nimi. Ten drugi obóz już jest taki bardziej stricte profesjonalny, przewinął się 19 dziewczyn, żadna nie była jakaś taka zupełnie zielona. Oczywiście niektóre mają bardzo mocny parter, inne bardzo mocną stójkę, więc te różnice były widać, ale wszystkie były tutaj, przyjechały pełne profesjonalizm, no i widać, no widzę, że sama inicjatywa, myślę, będzie się rozwijać, bo jest coraz większe zainteresowanie i w tym roku jest to już obóz tak naprawdę międzynarodowy i mam nadzieję, że będziemy szli w tę stronę, a dziewczyny sobie chwalą i mówią, że wyjeżdżają. Że były tutaj 4 dni, to każda czuje, że skorzystała na tym obozie, więc myślę, że fajnie jest. No na pewno taki dobór sparring partnerek. Generalnie ciężko jest właśnie ze sparring partnerkami, prawda? A tutaj jest okazja, przyjeżdżają też z zagranicy. Powiedz, kto dzisiaj miał okazję ćwiczyć w klubie? Jeśli chodzi o zawodniczki zagraniczne, przyjechały 3 dziewczyny z All Stars w Sztokholmie. Każda gdzieś tam inaczej zorientowana, 2 bardziej takie parterowe. Natomiast jedna zawodniczka tutaj, a nie ma sobie równych w stójce, 70 zawodowych walk Muay Thai, własny gym, oprócz tego, że robi w All Stars i naprawdę tutaj w stójce jest takim numerem 1, ale dziewczyny sobie tutaj z nią mogą fajnie posparować. No jest Agnieszka Niedźwiedź, Karolina Kowalkiewicz, Lena Torewska, jest Aleksandra Milczarek, która wygrała w Las Vegas amatorskie Mistrzostwa Świata, jest Kasia Lubońska, która też debiutowała zawodowo udanie. Są 2 dziewczyny od Tomka Brondera z Silesian Cage Club, tutaj jedna bardzo dobrze boksuje, z doświadczoną bokserką. Gosia Smaczniak od Łukasza Bosackiego, też już amatorsko bita, mocna zawodniczka. No, Irena Price, czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, zaczyna się skłaniać ku MMA. Są 2 dziewczyny z Czech, z Penty Gym, w tym Magda Sormowa, która już też biła się w Polsce, ma 2-0 rekord. A jedna zawodniczka ze Słowacji, bardziej stójkowa. No, myślę, że jest dobrze. Są też dziewczyny, których w ogóle nie słyszałem o nich nigdy wcześniej, a zaskoczyły pozytywnie. Widać, że też przyjechały i coś potrafią. Czyli generalnie wysoki poziom. Tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo poziom w porównaniu z tym pierwszym obozem jest moim zdaniem 2-krotnie wyższy. No i chcielibyśmy tę tendencję utrzymać. No, to, co jest do poprawienia na przyszłość, co jest najważniejsze dla nas, no to jednak cały czas tak brakuje tych dziewczyn w tej kategorii wagowej najniższej. Ilena tutaj musi... Ma problem. Ma problem, ale to jest przyzwyczajona do tego problemu, bo ciężko jest w ogóle znaleźć zawodniczki w jej kategorii wagowej, a te, które są, jest ich tak mało, że wszystkie się liczą z tym, że się będą ze sobą biły, więc też nie bardzo chcą ze sobą sparować. To jest taka patowa sytuacja, ale będziemy tutaj szukać jakiegoś rozwiązania. Ale są dziewczyny z kategorii wagowej wyżej, więc lepiej, żeby Lena porobiła z takimi zawodniczkami, niż jakby by miała robić z facetami z 66 kilo. Bo tutaj też widzę, że korzysta, że jest dobrze. No, ale chciałbym jednak, żeby miała taką sparring partnerkę ze swojej kategorii wagowej, bo zawsze jest plus dla niej. Organizacyjnie od A do Z sam to ogarniasz, czy jeszcze ktoś ci pomaga? No tutaj Marcin Rogowski na pierwszym treningu powiedział, że on rządzi na macie, ja rządzę poza, ale to tak nie do końca. Tutaj obóz jest współorganizowany przez Gracie Barra Łódź. Tu jestem też menedżerem klubowym, więc ta współpraca jest dość gładka. Ścisła. I nie ma problemów. Tak, menedżer klubowy z organizatorem się dogadują obozu, więc... Słuchaj, to dobrze w sumie. Tak, no tak, ale to fajnie, bo tutaj osoby zaangażowane w życie klubu pomagają, żeby gdzieś te zawodniczki zagraniczne nie błądziły po mieście, tylko można gdzieś przywieźć, zawieźć. No właśnie, ja widzę, że tu logistycznie jest bardzo fajnie wszystko zorganizowane. Przyjeżdża sobie samochód, wywozi dziewczyny do hotelu, przyjeżdża jedzenie, wszystko mają na miejscu. Wspominałeś coś o masażu, czyli pełne zaplecze profi. Tak, dziewczyny ze Szwecji prosiły o masaż, więc załatwiliśmy masaż, ktoś je tam zawiezie.
odwiezie na drugi trening. No więc no staramy się, żeby tym dziewczynom nic nie brakowało. Też porównując z poprzednim obozem, słuchamy dziewczyn. Jak mówią, że nie pasowały im warunki zakwaterowania, no to podnieśliśmy troszkę ceny, ale to nie poszło do nas do kieszeni, tylko na lepszy hotel dla nich. I te warunki są lepsze w tym roku. Po każdym obozie rozmawiam z dziewczynami. To, co się nie podoba, wyciągamy wnioski. Mam nadzieję, że następny będzie jeszcze lepszy i tak będziemy szli do przodu. No właśnie, ten bardzo udany. Naprawdę sporo dziewczyn. Powiedz, kiedy organizujesz? Już myślisz o kolejnym? No myślę, że zrobimy kolejny w przyszłym roku, ale ciężko na razie mówić kiedy. Prawdopodobnie to będą jakieś, tak może myślę, okolice marca. Też dużo zależy od tego, jakie będą plany startowe, żeby ten obóz musi współgrać z tym, no, co dziewczyny robią pod kątem przygotowań. Akurat większość, to jest dobry okres, bo większość zawodniczek ma walki wrzesień, październik, listopad, więc teraz... Czyli idealnie się pasowuje w kalendarz. Myślę, że ten sierpień, mam nadzieję, że ten sierpień, ta końcówka sierpnia będzie stałym elementem, natomiast ja bym chciał, żeby były takie obozy dwarocznie. Dwarocznie, czyli pewnie letni, zimowy? Coś w tym stylu właśnie. Myślę, że jeśli sierpień, to może ten drugi będzie na przykład pod koniec lutego, a dziewczyny się szykują na marzec, kwiecień, maj. Dzięki wielkie za wywiad. Mam nadzieję, że na następnym obozie też się zobaczymy. Ja również mam taką nadzieję i dziękuję bardzo za przyjazd, bo poza moją macierzystą redakcją MMA Rocks, Sporty Walki jako jedyne tutaj przyjechały i nakręciły. Tak więc dziękuję serdecznie. Staramy się być, jak się dzieje coś ciekawego. Także. To się chwali. Naprawdę dzięki wielkie.